Tomasz Trip Polak, Autobus Barego, Gwiezdny Pirat, numer 16. Czyta Krzysztof. Trzeci dzień na tym cholernym pustkowiu. Na wschodzie góry. Wszędzie dookoła piach, skały i pojedyncze ruiny ciągnące się wzdłuż drogi. Zgubiliśmy się. Nie ma co ściemniać. Trzeci dzień idziemy drogą, która ma doprowadzić nas do głównej przelotówki. Trzeci dzień. Czwartego dnia nad ranem, kiedy zbieraliśmy obóz rozbity przy murach stacji benzynowej, na horyzoncie pojawiła się chmura pyłu zwiastująca nadjeżdżające pojazdy. Taką zadymę robi tylko cała banda gangsterów. Pięknie, tego nam brakowało. Szybko pochowaliśmy się za osłonami, bez specjalnego przekonania o jakości kryjówki. Po długich jak wąsy hegemończyka minutach usłyszeliśmy warkot silnika i zza pagórka wyskoczył serio, wyskoczył najprawdziwszy autobus. Szczęka mi opadła, bo nie widziałem jeszcze mariażu gimbusa z czołgiem. A to właśnie nadjeżdżało w naszą stronę. Wisząca już szczęka dobiła ziemi, kiedy potwór zatrzymał się przy nas. Drzwiczki otwarły, a ze środka wyjrzał najpierw wylot olbrzymiej lufy, a potem uśmiechnięta facjata kierowcy. Wsiadać i się nie opieprzać. Bileciki do kontroli. Autobus Barego to przerobiony żółty gimbus obrośnięty ciężkim pancerzem gdzie się da. Na dachu Bary wiezie setki kilogramów sprzętu. Trochę bieżącego towaru, który zaraz wypakuje, trochę własnych gratów, które przydają się w naprawie lub biwakowaniu. Znajdzie się tam też trochę zaskakujących przedmiotów, które można znaleźć na dnie starej szafy, na strychu, w przedwojennym bunkrze albo statku matce obcych. Gdzieś między tym złomem wyrasta wielgachna antena i kanapa. W środku najpierw wita pancerna szyba z klapką, w której mieści się pompka. Potem brodaty i brzuchaty Bary z bananem od ucha do ucha. Z tyłu pojazd ma masę miejsca. Większość siedzeń została wywalona. Raz, że pasażerów raczej nigdy za dużo nie ma, a dwa, doświadczenie mówi, że konia nie powinno się przewozić na dachu. Mimo wszystko. Wystrój to klasyczne plakaty z warsztatów samochodowych, jakieś tandetne paciorki Indiańców i wielka, wysprejowana pacyfa. Jeśli posiadasz dodatek wyścig, to możesz rozpisać sobie mechaniczne stacje autobusu. Wrzuć mu ciężki, wysokoprężny silnik, dwustronne hamulce tarczowe, dużą turbosprężarkę i intercooler. Olej elektronikę i laserowo naprowadzane balisty. Dorzuć wzmacniane podwozie, pancerny zbiornik paliwa albo dwa. Do tego ciężki pancerz na bokach, wzmocnione zderzaki i pancerne szyby. Powiedzmy, że damy temu 16 sprawności. Niech ma. Jak wykorzystać autobus w przygodach? Przede wszystkim podstawową funkcją tej ruchomości jest możliwość przetransportowania bohaterów z jakiegoś zadupia do lokacji, którą obmyśliłeś sobie w scenariuszu. Idealnie sprawdza się przy ekipach pieszych. Jeśli popełniłeś kiedyś błąd i dałeś swoim graczom brykę, musisz ją teraz zepsuć. To proste. Z biegiem okoliczności tylko Bary ma dość mocny sprzęt, by wziąć ich na hol. Albo na pakę. Inna funkcja dla Barego to obwoźna tablica z ogłoszeniami. Zamiast opisywać każdy skrawek papieru przyklejony do słupów wzdłuż drogi, zafunduj graczom przejażdżkę z gościem, któremu jadaczka nie zamyka się od rana. Ten facet wozi większość miejscowej ludności, połowę okolicznej i do tego ma CB radio. Bary wie wszystko, co dzieje się w okolicy. Wozi przesyłki, wiadomości, plotki i zaopatrzenie. Do tego zna pewnie tysiąc i jedną legendę o lokalnych skarbach, potworach i księżniczkach. Bary może być w twojej przygodzie rycerzem na lśniącym koniu, ratującym bohaterów z ostrzału gangsterów, Indiańców, maszyn. Może też być szwarc charakterem, bez czci i wiary i klasycznie obrobić zbytnio obciążonych sprzętem naiwniaków. Może być chwilą odpoczynku, serwując graczom zamiast przygody drogi, przygodę podróży?
Kilkanaście godzin leniwego stukotu kół na dziurawych drogach ZSA. I te rozmowy i śpiewy przy bułce, kiełbasie i jajku. Albo odwrotnie. Pełna scena akcji, pościgów, strzelanin i utraconych miłości, przygoda ucieczki z Nowego Jorku, Detroit albo Springfield. Możliwości są niezliczone, jak kilometry na autobusowym liczniku.